Jakie to uczucie wygrać tak prestiżowy turniej? Myślę, że fajne. No. W tamtym roku wygraliśmy Mistrzostwo Polski. Myślę, że porównywalne. Tym bardziej, że jesteśmy Allboyami. Praktycznie u nas grają sami Allboya, a wygraliśmy wśród seniorów, także zadowolenie jest duże. Turniej był bardzo emocjonujący. Praktycznie każdy mecz był walka do samego końca. Drużyny walczyły, oddawały serducho, żeby dojść jak najdalej. Uważam, że poziom sportowy też był bardzo wysoki. Niektóre drużyny już wstępnie nawet zgłosiły jakby zainteresowanie gry w drugiej lidze futsalu. Bardzo się cieszę z tego. W tamtym tygodniu dwóch zawodników złapało kontuzję i musieliśmy się posiłkować dwoma nowymi zawodnikami, którzy nie mieli skończone 35 lat. No myślę, że było wszystko w porządku. Przede wszystkim jesteście drużyną amatorską, to nie ma co ukrywać. Jak znieśliście trudy całego turnieju, bo to meczy troszeczkę było? Dobrze było pierwsze miejsce, które byśmy zajęli, to jeden mecz, żeśmy mieli grali. To nie było tak źle. Myślę, turniej ogólnie wyrównany i fajna organizacja. Cel minimum był walka, miejsce na podium, tak? Czyli miejsca 1-3. Zajęliśmy drugie miejsce. No, na pewno żałujemy trochę, bo tak naprawdę niewiele nam brakowało, żeby zostać tym mistrzem. No ale taki jest właśnie futsal, że czasami momenty decydują dekoncentracji. No i wygrała drużyna lepsza, Polonia Rzeszów. Gratuluję im za to. Myślę, że drugie miejsce też fajna sprawa. Zakończyliśmy ten sezon halowy i na drugim miejscu w drugiej lidze futsalu i tutaj też drugie miejsce w Lidze Mistrzów, więc ogólnie mógłbym powiedzieć, że ten sezon jest dla nas bardzo udany.